Halo. Tym razem zacznę od pytań, a nie pytanie na końcu, tylko pytanie na początku. Czy ktoś z was może spotkać się z asystentem transportu T100? Spotkał, używał, chciał kupić właśnie, bo ja będę mówił o moich przeżyciach z tym sprzętem od 2 miesięcy, jak mówił. Nie grałem go w loterii. Włączyłem go, zobaczyłem, że jest Windows 8, tak? Spróbowałem użyć Windows 8, odłożyłem na półkę i leżał 2 miesiące, po czym zadzwonił do mnie Krzychu, mówi, jest zimowisko, może byś coś popowiedział. Co to musi mówi, być model biała? Proponował Raspberry Pi, na Raspberry Pi się nie znam. Pomyślałem, może wyjmę z półki i spróbuję postawić na tym Linuxa. I to, co wyszło, mi będą opowiadał, tak? Microsoft jeszcze tam jest, tak? Bo nie wszystko działa na czym, będę właśnie mówił. Pierwsze, co zrobiłem jak ostatniego tableta, to jest Linux Mobile Device. Nie. No, czy jeszcze nie zrezygnowałem? Powiem tak. Linux jest na pendrive, tak? A Microsoft jest na karcie RMC i na USB. Ale to za chwilę. Pierwsze co zrobiłem to wpisałem w Google'a Asus Transformer, co to jest dokładnie, bo nie jestem pewny, jeśli chodzi o sprzęt. I pierwsze co znalazłem na stronach Foronixa, artykuł a propos tego supportu dla Asusa. Konkluzja była taka, że ten Asus Transformer nie jest jeszcze wspierany przez Linuxa i właściwie nie jest Linux friendly, ale ponieważ Arm Cox pracujący z Intelu dostał też takiego tableta, więc niedługo będzie support. Jakieś 2 tygodnie temu napisałem do Alana, jak to wygląda support i napisał, no pracujemy, jeszcze nie mam RLS-a i mówię, ja mam RLS-a mam. To mi odpowiedział, no to jesteś jednym programem, tak? Co jeszcze jest na tym Asusie, to będę mówił po kolei. A więc tak, co to w ogóle jest? To jest tablet, do którego można podłączyć klawiaturę. Są jakieś modele, które mają w tej klawiaturze wbudowane jeszcze przez 500 giga. Ten model, który ja mam, to jest T100 TA. W środku siedzi procesor Atom, SoC painterowy. Z 4 korami, procesor 1,33 giga. Na stronie internetowej można odczytać, ściągnąć sobie PDF-y, co w tym painterowym siedzi. Ja będę pokazywał dwa slajdy, czyli procesor 14 PDF-ów. W środku jest GPU Intelowe Gen 7, inaczej Ivy Bridge. Na stronie 01.org można sobie ściągnąć całą dokumentację Ivy Bridge'a. Do innych platform również. Tak jak wspomniałem, dysk RMC 32 giga, jest dodatkowy dysk na USB recovery. Poza tym tak, mamy 2 giga RAM-u, jest Wi-Fi USB 3.0 i teraz... To coś mi tutaj przeskoczyło, ta linijka powinna być dalej. Dobra. Dobra, to zacznę od problemu. Standardowo jak dostałem tego tableta, to wniosku w wersji starszej, czym to się objawiało, jak się wciskało później włącz, nic się nie działo. To było dla mnie szokie, no co jest, czekam, nic się nie dzieje. W wersji 223, nowszej wersji BIOS-u i tak dalej, taki fajny feature, że zapala się lampeczka, jak się włącza, wtedy wiadomo, że on żyje. Bardzo przydatne, no bo włączyłem. I nic się nie wiem, dostałem jakiś rozwalony tablet czy co. Poczytałem, to był właśnie problem, że w wersji starszej wniosku nie było obsługi tej lampeczki. Drugi problem, z którym się związałem i nie tylko ja, ładowanie akumulatora. Co niektórzy mówią tak, to jest fajny tablet, bo można pracować 10 godzin na baterii, oglądać sobie filmy no, przez 10 godzin. Po czym, po oglądaniu 10 godzin filmów, chce się odłożyć tablet na noc, żeby następnego dnia znowu oglądać 10 godzin filmów. Tylko, że czas ładowanie tego trwa dłużej niż noc. I co niektórzy opowiadali, że to właściwie jest dla niego niedopuszczalne, że w ciągu dnia pracuje, niech sobie te 10 godzin pochodzi, a potem musi kilkanaście godzin ładować ten akumulator. Co ja zauważyłem ciekawego, tutaj dostałem zasilacz amerykański niestety, więc go musiałem go schakować.
Kupiłem sobie wcześniej zasilacz też 2,5 ampera i ładowanie rzeczywiście było strasznie wolne. Trwało to kilkanaście godzin. Jak to sobie zasilacz, to jakby przyspieszyło. Niby zasilacz taki sam, daje tam ponad 2,5 ampera, bo mi dosyć pokazywało, że dochodzi do 2-3 ampera ładowanie i wtedy rzeczywiście było szybciej. Ale to nie tylko jakby moje wrażenie, że z tym akumulatorem są jakieś problemy. Pisali ludzie, że po dłuższym czasie używania czas ładowania tego akumulatora się skraca. Więc nie wiem, czy to jest kwestia formatowania tego akumulatora, czy z czymś innym to jest. Dobra, następna rzecz, która dla mnie była dziwna, żeby tu odpalić grubę i żeby potem przeszedł do Linuxa, trzeba wejść najpierw do BIOS-u. Jeśli ominiemy etap BIOS-u i od razu wystartujemy grubę, to grub nie potrafi zawodować kernela. Jeszcze nie miałem czasu, żeby to zdebagować, o co chodzi, ale przeważnie jest tak, że muszę wejść do BIOS-u, odpalić grubę, dopiero wtedy wejść do Linuxa. Tak? Co ciekawe, jeśli zrobi się reboot, wejdziemy do BIOS-u, czasem pojawiają się krzaczki, tak? Zamiast tam jakiegoś symbolu Asusa są po prostu znaki zapytania. Nie wiem. Jakby pamięć nie była inicjowana dobrze. Inna sprawa, którą zauważyłem, po ustawieniu hasła w BIOS-ie nie można w ogóle też się zbudować, tak? Nie próbowałem budować Windowsa, bo chodziło mi, żeby budować Linuxa, ale pisanie hasła w BIOS-ie też powoduje jakieś problemy z budowaniem. Ludzie pisali o tym, że mają problem z tym, że tu jest UEFI 32-bitowe. Dla mnie to nie jest problem, ale ponoć teraz dystrybucje Linuxa mają UEFI 64-bitowe i to jest jakby standard. Tu jest 32-bitowy. Co udało się uruchomić przez ten miesiąc niecały? Wideo z akceleracją sprzętową, czyli OpenGL i VLA. Działa to całkiem fajnie, jak się odpali film. Obciążenie procesora z 50% spada z 8, albo jeszcze mniej, zależy od tego, jak zegary się kręcą. Sieć Wi-Fi działa, jak wspomniałem. Potem mówię o szczegółach, jak ją uruchomić. Ekran dotykowy też udało się odpalić, z tym akurat nie było też problemu. USB, no bo jednak startuje z tego USB, można go czytać. Dysk MMC, jest wewnętrzny dysk 7 giga z Recovery, dysk MMC. Tu jest jakiś dziwny problem, nie wiem, może ktoś, kto jest biegły z Windowsa mi powie. Jest jedna partycja, jakaś RF coś tam. Jest problem, że przy próbie odczytu z tej partycji są timeouty. Wszystkie inne partycje działają, można czytać, no to właśnie nie ma problemu. Ale robię zwykłe DTK, żeby czytać po prostu byte-to-byte i jest timeout, tak? Na jednej partycji. Nie wiem. Udało się uruchomić reboot, to za chwilę powiem, bo to jest fajne rozwiązanie, jak uruchomić reboot na tym tablecie oraz wyłączenie Jewel Power. Z PSTATE'ami jest problem, ale to będę zaraz mówił. Zegar jest niestabilny. Dobra. Co mamy do PCI-u tutaj? Tak naprawdę jest mało. Mamy i915, czyli to, tak jak mówiłem, z tego naszego AliBridge'a, właściwie tutaj jest wersja też okrojona AliBridge'a. Mamy USB kontroler, coś do enkrypcji i to jest właściwie wszystko. Jak się spojrzy w papiery Intelowe, nie ta papier, co? O, mamy trochę więcej tych urządzeń. Mają swoje device ID, PCI, nie widać tego z PCI. Można to znaleźć, jak się spojrzy trochę inne miejsce w SysFS-ie. Tu są ID tych urządzeń, właśnie. Sysbus ATP Devices. Tu zaczynają się pojawiać jakieś urządzenia, do których generalnie nie ma, do wszystkich jeszcze nie ma driverów. Mamy jakieś NFC, mamy Riteka z dźwiękiem, multitouch, jakaś kamera. Na USB jest właściwie tylko dysk, drive, reszta to są jakieś, nie wiadomo co. Co nie działa? Sterowanie jasnością ekranu. Próbowałem różne na kernele, nie działa. Suspend S3, czyli power suspend RAM-u powoduje, że
maszyna się zamyka, ale już nie w stanie. Czytnik kart, nie próbowałem, ale z tego co słyszałem, też jest problem, żeby czytać kartę. Kamera, też jeszcze nikt tego nie uruchomił. Jak to jest, co działa? Atom Z. Tak? Działa power. Znaczy tak, najważniejsze, żeby działał ekran, tak? Z tym były problemy, o szczegółach za chwilę, tak? Wi-Fi, można sobie podłączyć hub USB i dodać zewnętrzną kartę. Ja podłączyłem jakiegoś tam D-Linka i działał zewnętrzny, tak? USB, znaczy dysk wewnętrzny nie jest potrzebny, bo jest, dopóki możemy wystartować zewnętrznego USB, no to właściwie, czyli co, klawiatura działa, mamy ekran, mamy Wi-Fi, można jeszcze coś robić, tak? Ja na razie bawię się swoją dystrybucją, o innych jakby ludziach, którzy coś robią z tym klawiatury, to będę mówił później. W tej chwili dla mnie na przykład suspend RAM czy tam tablet nie jest istotny, czytnik kartą może kiedyś, kamera tym bardziej. Status baterii jest akurat ważny. Z tego co wyczytałem, support dla baterii został włączony w pewnych patchach. Po jakimś czasie zostało to wycofane, bo powodowało crashę. Ten sensor do kierunku, tak żeby ekran się przełączył, też nie działa. Dźwięk, pomysł już działa. Właściwie w tym tygodniu pisałem do Jarko, który zajmuje się Alsą dla Baytraila. To zapytał mi, gdzie jest firmware. Na dnia właśnie są wrzucane patche dla Alsy, żeby supportować Baytraila, więc jest szansa, że to w końcu ruszy. Dobra, teraz jak odpalić w ogóle tą Linuxa na tym? Tak jak mówię, mamy maszynę włączamy, guzik, nic się nie dzieje, jeśli mamy stary BIOS, tak? Ale z Windowsem nie ma żadnych problemów. Z Windowsem tego co używałem, karty MC nie wkładałem. Dobra, to jakby to był problem. Jasność ekranu działa, suspend nie robiłem, suspendu, czyli kamerę nie sprawdzałem, status baterii działa, orientation działa, dźwięk działa. Tak? Czyli to jest kwestia zapadów Linuxa. Nie ma driverów, tak? Dobra. F2 powoduje, że wejdziemy sobie do UEFI. Trzeba zrobić dwie rzeczy. Wyłączyć Secure Boot. Co prawda ludzie pisali, że jest jakiś support w Linuxie, żeby obsługiwać Secure Boota. Nie bawiłem się, chyba nie było mi to potrzebne. I trzeba ustawić tylko bootowanie z tendera. I to właściwie wszystko, jeśli chodzi o UEFI. Przygotowania grupa. Mamy dwie możliwości. Albo sobie ściągniemy grupę ze źródeł i skompilujemy za 32 bitów. Albo można wziąć z tego forum XDA. Tam jest dużo fajnych rzeczy a propos co działa, co nie działa, co gdzie uruchomić. Tam też jest link do binarek grupa, który ma trochę więcej opcji niż ten standardowy grup 2.0, tak się ściągnie ze strony. Najprostsza konfiguracja grupa, bo właściwie załadujemy kernel. O tym parametrze to zaraz będę mówił. To, żeby więcej logował i niter D. Ładowanie i to powinno ruszyć. Dobra, teraz jeśli chodzi o kernela. Zacząłem z kernelem 3.12. A, kernel, znaczy jeśli załaduje nam się grup, to możemy załadować kernel 30 i 64-bitowy, bo ten procesor jest 64-bitowy. Zacząłem z kernelem 3.12 i o dziwo obraz działał. Ale działał w tym sensie, że się wyświetlało, nie było problemu, który napotkałem później, nie było jasności. To mówię, wezmę sobie nowszy kernel, sprawdzę, czy z tym działa. Przeskoczyłem na 3.3.18 RC8 i się okazało, że przy załadowaniu I915 ekran się robi czarny. No to mówię, co jest? Działało, przestało działać. To zacząłem hakować i się okazało, że trzeba dać ten parametr, który będzie wymuszał rozdzielczość ekranu. Tak? Dlatego w grupie trzeba podawać video, VGA i rozdzielczość. A wyszukając dalej kolejnych patchy, wziąłem kolejny kernel 3.14 RC1 i tam się pojawił ciekawy problem. Jak się włączy jakiś klock, to po prostu on stoi. Jak
się zrobi najprostszy program, date, skip 1, date, no ta komenda trwa na przykład 3 sekundy, albo 4 sekundy, nie wiem, klatki się w ogóle rozjeżdżają. I jest, o, jest podawany taki message, tak się przegrypuje kernel, że to jest, nie jest stabilne, tam jest podawany jakiś delay. Jeszcze nie zdążyłem tego zhakować, to nie jest zawsze, tak? Reprodukcja tego jest co jakiś czas, raz na trzy. Co prawda, jak się zrobi taką, taki test, że będzie się uruchamiało, resetowało, uruchamiało, to za trzecim razem zawsze się to zwieści. Tak? Także resety też nie są zawsze właściwe, żeby platformę zainicjować. Nike. Tak, to była wersja, na której dłużej pracowałem. Do niej dodałem fix, o którym za chwilę będę mówił. Miałem nadzieję, że z tego repozytorium na Google Kernel.org, gdzie widziałem jakieś dodatkowe patche na właśnie na bitstampy, że rozwiążą ten problem. Niestety reprodukcja jest nadal. Jeśli chodzi o firmę, jest tam driver potrzebny. Trzeba sobie ściągnąć z Linux firmy, z tego repozytorium binarkę. Dodatkowo driver potrzebuje jeszcze drugi pliczek w formacie TXT. Ludzie pisali na forum, że użyć tego NVRAM Tool'a. Ja się na tym nie znam. Zrobiłem to. Utworzył mi jakiś pliczek. Jest zupełnie inny, jak się zrobi kata na urządzeniu NVRAM. Ale Wi-Fi wstało. Ludzie też pisali, że może ten wynik tej operacji NVRAM Tool jest niewłaściwy, bo w niektórych konfiguracjach to Wi-Fi nie działa właściwie, tak? Więc cały czas jeszcze jest jakiś problem. O audio mówiłem, tu jest link do firmware'u, który jest potrzebny. Kod drivera, mówię, jest nadiagnowany w czwartek, w piątek były dodane właściwie drivery, bądź wszystkie. Jeszcze nie miałem czasu sprawdzić. To jest bardzo fajny patch. Ta linijka z plusikiem była w 3.12, 3.13 została wyrzucona. O co tu chodzi? Sprawdzanie hotplugu, czy mamy coś podłączone do danego portu. Niezależnie, czy wykryjemy, że jest podłączone, to robimy true, czyli wymuszamy, że zawsze coś jest podłączone do naszego portu VGA. Podobno w nowszych kernelach już to miało działać, ale na moim sprzęcie to nie działa. Inny workaround, mówimy o tym parametrze, tak? Zamiast tego fixu można dodać tu literkę R, które powinno spowodować, że nie będzie robiony hot plug. W mojej konfiguracji to nie działa, tak? Inni ludzie pisali, że to pomagało. Fix na kernel, to jest bardzo fajny fix. Trzy linijki wyżej jest, są dodane te ile to? Cztery linijki dla innego modelu Asusa, tak? No to dodam Asus 100, tylko tutaj komputer musi być spisany z dużych liter. Dla poprzedniego Asusa mi literkami pisane, małymi. Właściwie jak się patrzy na takie patrze, jednolinijkowe, trzylinijkowe, to się zastanawia, dlaczego przez te tablet pojawił się na rynku gdzieś w październiku, minął kilka miesięcy, a to są drobne patrze, tak? Czemu tego jeszcze nie wiem. Nie wiem, ja nie jestem z marketingu. Jest podobny patch 3-4 linijkowy, żeby spowodować, że można było zrobić power-off'a. Można go znaleźć u Adama z Fedory, albo u mnie jest Miro. Adam z Fedory pracuje nad takim projektem Fedet, który ma na celu uruchomienie Fedory właśnie na tablecie, ale też z Baytrailem, to jest Dell Venue 8. Na tym blogu można kupę rzeczy znaleźć, co udało mu się uruchomić, co mi się udało uruchomić, to dyskutujemy. Konfiguracja kernela, to są przykładowe rzeczy, które trzeba włączyć, ponieważ proces Atom, no to trzeba włączyć M-Atom, support dla FI, dla Wi-Fi, tutaj dla ekranu dotykowego, SPI 915, RMC. A jakie drivery w tej chwili są załadowane, oprócz tych, które są standardowo w kernelu, czyli tak, sieć, do dysku, SMD, nie ma jeszcze dodatkowych driverów do tego DSP, które jest w środku, kwadrat dla touchscreenu,
915. Nie wiem, czemu mam joystick. Pendrive startowy. Właśnie, jak to startuje? Nie wiem. Startuje tak jak tutaj ktoś mówił. Ja mam tutaj w tej chwili zainstalowane kanapki. Także wygląda to. Niestety nie mam kabelka, żeby podłączyć do HDMI. Z drugiej strony nie mam pewności, że ta HDMI w ogóle działa, bo jeszcze nie sprawdzałem. Więc jak ktoś chce zobaczyć blisko, no to to byłoby po prezentacji pokazać. Czyli tak, proponuję standardowe kanapki, dwie partycje. Na pierwszej partycji jest po prostu WiFatem sformatowana. Jest wrzucony grup WiA32, konfiguracja gruba, pewne i właściwie to wszystko, tak? Na drugiej partycji jest standardowy kanał 32-bitowy, który działa z kernelem 32/64 bity. I to właściwie wszystko. Mówię, ja mogę pokazać tutaj z daleka, ale chyba nie będzie to widać. Mogę jakiś tam film odpalić czy coś. Tutaj są. O. Właśnie coś z tą siecią jest nie do końca. Robić, tak? W domu, nie wiem, tutaj coś z tym się zamiast, tak w domu jakoś ta sieć działa, jakoś nie zauważyłem, że tak... No, może dlatego. Dzień dobry, o 6 lat nie ma sieci. Kolega tu opowiadał, że przy tym środowiskach nasze testowo działa, to jest jakiś program, raczej filmik z YouTube'a. Można sobie zobaczyć, że... tak jak mówię, obciążenie CPU... Obciążenie CPU tam w tej chwili było 8%. Można sprawdzić tutaj, o ile mi sieć pozwoli. Thank you.